Młodzie Ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na specjalny program, który będzie na temat sukien ślubnych z lumpeksu i w ogóle mody ślubnej, bo kreacja, którą widzicie na mnie, to jest bardziej może suknia dla druhny. Kochani, będą bardzo ładne zdjęcia, które ostatnio robiliśmy na ogrodowej sesji z przyjaciółką, która jest fotografem, która zajmuje się właśnie takim fotografowaniem eventów, a także stylizacjami bardzo artystycznymi, które właśnie mają na celu oddanie jakiegoś czaru chwili, specjalnych wydarzeń. Także zapraszam Was, jeżeli chcecie zrobić sobie przepiękne, artystyczne zdjęcia, niekoniecznie tylko ze ślubu, to odniesienie do kontaktu z moją przyjaciółką w moim opisie. Oczywiście, moi drodzy, na początku zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Będzie dużo ciekawych tematów, ciekawych filmików. Oczywiście będą to głównie filmiki z rzeczami z second handów, z odzysku, ale też tematyka, wiecie, eko, mody i mody takiej ogólnej, czyli też stylu, różnych zagadnień związanych ze stylem, wielkich projektantów, także zapraszam Was serdecznie już na kolejne programy. No i dzisiaj pokażę Wam trzy suknie ślubne, jedną suknię druhny. Zacznę od tej sukni druhny. I kochani, będą to suknie w różnych stylach, każda jest troszkę inna. Niestety nie udało mi się zdobyć sukni boho, bo tak naprawdę chciałam jeszcze zrobić taką zupełnie inną stylówkę z suknią boho, taką bardziej hipisowską, ale no niestety, nie wszystko zawsze, wiecie, to są second handy. Nie zawsze wszystko się uda tak, jakby się chciało. Ale jednak mam trzy suknie i to w różnych zakresach cenowych i nie będziemy tutaj mówić o tym, ile one kosztują w oryginale. To znaczy, właśnie będziemy o tym mówić, ale jakby to nie jest w ogóle kwestia ważna w tym momencie, bo one są z lumpeksu. Jedna suknia została mi podarowana po prostu. Koleżanka swoją suknię ślubną mi po prostu oddała, której już nie potrzebuje. No i jest ona za darmo jakby, ale jest to suknia z drugiej ręki jak najbardziej, czyli można powiedzieć, że to jest suknia za 0 zł, ale podejrzewam, że minimum te suknie, które tutaj zobaczycie, kosztowały tak w przeliczeniu czy w granicach około 3000, najwięcej 15000, także rozstrzał cenowy jest jak najbardziej. No i zobaczcie, są to suknie w różnych zupełnie stylach i zobaczycie też stylizacje w zupełnie różnych stylach, właśnie zrobione z tymi sukniami. No i kochani, przejdźmy już do rzeczy. Ostatnio w holu pokazywałam Wam właśnie tą sukienkę, którą kupiłam za zaledwie 17 zł. Była przeceniona połowę i ona jest z jedwabiu, wierzch jest z jedwabiu, niestety spódnie jest z jedwabiu, być może spódnicę tego spodu sobie dorobię jedwabną, jeżeli będę miała na to energię i czas. Ale powiem Wam, że no, to jest suknia na specjalną okazję, więc nawet jeżeli ona ma ten sztuczny spód, no to jest tak bardzo nie przeszkadza. Spód jest bardzo neutralny, także właśnie te wszystkie kolory pastelowe się na nim pięknie rozchodzą, uwidaczniają się. No i przede wszystkim jest to jedwab na zewnątrz i jest to przepiękny jedwab, ona jest taka cieniowana od fioletów przez róże do takich niebieskich i zielonych kolorów. Wszystkie pastele, można powiedzieć, prócz żółtego tutaj są. No zachwycił mnie właśnie ten efekt ombr i no i też krój tej sukni. Ona jest w takim, zauważcie, stylu rzymskim jakby trochę, greckim czy rzymskim. Mi się to tak kojarzy w każdym razie, trochę tak jakby drapowana, prawda? To się może kojarzyć właśnie z Grecją czy z Rzymem. Szczególnie tutaj ten tutaj pas taki wydrapowany. On jest tutaj, widzicie, na mnie odrobinkę luźny, w sensie ja się w tym bardzo wygodnie czuję, ale jakby wyglądowo wolałabym, żeby tutaj jeszcze ten centymetr ekstra był zebrany, bo wtedy widzicie proporcje tej talii do jakby smukłości całej sylwetki są lepsze. I być może sobie to zwęży, natomiast to nie jest takie proste przy tym kroju sukienki, więc na pewno to krawcowa będzie robić profesjonalnie. Ale zobaczcie, no tak się prezentuje ta sukienka i wydaje mi się, że jest po prostu przepiękna. Pokażę Wam teraz przebiteczki zdjęciowe właśnie w tej sukience. Nie mam ich aż tak wielu, więc zobaczcie też tutaj, jak się właśnie przechadzam w niej, jak ona się zachowuje w ruchu, bo niestety w zdjęciach tak dobrze tego nie zobaczycie. Chociaż, kochani, ja starałam się zrobić na tyle różne ujęcia, starałyśmy się to tak zaplanować, żeby prócz tego stylu sukni oddać też właśnie jej ruch w różnych ujęciach. Także wszystkie te suknie, myślę, są bardzo dokładnie pokazane.
kochani, no zobaczcie, tutaj przepiękny właśnie efekt jest ten ombr i mnie zachwyca też, jak zrobiony jest ten dekolt tutaj. On się zapina na taką, na takie dwie hafteczki z tyłu, jedno z tych ramionczek się odpina, no i oczywiście jest zamek dopasowany z boku i no nie wkłada się tego łatwo, to trzeba przyznać, ale jest bardzo wygodna ta sukienka, naprawdę. Taki krój sukienki, taki luźno opływający, bez jakichś mega usztywnień, jest super i polecam taki krój na suknie druchny właśnie. Druchny, czy nawet jako gość weselny moglibyśmy się tak ubrać, bo ta sukienka nie jest biała, jak najbardziej może być użyta właśnie jako suknia weselna taka, czy dla gościa, czy dla druchny. Mnie by się podobała druchna moja w takim stroju, nie wiem jak wam, piszcie co uważacie. Uważam, że jest przepiękna i co jest jeszcze super w tej sukience, że ona ma bardzo fajnie wyprofilowane i to nawet takie bardzo uniwersalnie wyprofilowane te miseczki usztywniane. Nie są bardzo sztywne, ale są tak zrobione, że, no, że moim zdaniem biust wygląda całkiem w porządku. Nie trzeba tu dodatkowego biustonosza, nie trzeba tu niczego, bo to jest w ogóle nietransparentne i, no i bardzo dobrze to wszystko się trzyma. Ja nie mam problemu z tym, że muszę ten biust podtrzymywać, bo nie mam takiego aż rozmiaru, żeby ciążyło mi, żeby to było dla mnie problemem, więc jeżeli ktoś ma mały biust lub średni biust, to jest dobre rozwiązanie właśnie, że ta suknia już ma wbudowany ten biustonosz. Nie musimy się przejmować ramionczkami i różnymi dziwnymi rzeczami, jakimś silikonem. A tak nawiasem mówiąc, w latach 90., w latach 2000, tak na początku, były bardzo modne te silikonowe ramionczka. Tak dla osób, które chciałyby się ubierać stylowo, to chciałam wam tylko przypomnieć, że takie ramionczka są w bardzo złym guście. Nigdy nie noście ich na wierzchu. To naprawdę wygląda fatalnie. Już lepiej mieć stanik w kolorze koszulki i żeby te ramionczka po prostu wystawały, jeśli to nie jest jakiś strój formalny. Lepiej w ogóle mieć bez ramionczek, po prostu biustonosze. Tym bardziej, że w lecie one nawet trochę mniej krępują, jeśli możecie sobie pozwolić na taki biustonosz. No ale już jakieś wystające ramionczka, no na przykład do takiej sukni to by była tragedia. Nawet jeśli ona by nie miała wszytego tego biustonosza, to robimy sobie czy podklejany biustonosz, czy jakiś inny taki system, który by, czy na przykład z obniżanym tutaj plecami, z takim, są takie biustonosze, które się tutaj jakby nisko zapinają, no a nie żadne tam, broń Boże, silikonowe ramionczka, które się fatalnie i tandetnie kojarzą. Także idźmy dalej, bo zaczynam wchodzić już w ton mentorski, co jest złe. Kochani, no i tak, suknia druchny, natomiast teraz lecimy do sukien już ślubnych. I zacznę, jakby stwierdziłam, że zacznę od sukni, za którą nic nie dałam, czyli tej za 0 zł, później będzie suknia, za którą zapłaciłam 5 zł aż w lumpeksie na wyprzedaży i na końcu ta najdroższa, najbardziej ekskluzywna suknia. No i kochani, będę wam tu pokazywać. Tutaj jest suknia, którą otrzymałam za darmo od koleżanki, jest bardzo, bardzo fajna. O, tutaj mi się widzę, że spódnica już wlecze. To jest suknia trzyczęściowa, dwuczęściowa w zasadzie, ale jakby trzyczęściowa, bo ma też halkę. Jest gorset osobno. Ja tutaj pewne rzeczy z tego gorsetu poodpływałam, tu były takie ozdoby jeszcze w formie kwiatów, ale to nie jest w moim stylu, one mi się tak nie do końca podobały. Natomiast w ogóle jest bardzo prosty, śliczny gorset, taki satynowy, z guziczkami, zobaczcie. Z takimi oblekanymi guziczkami z tyłu, to jest fake, to znaczy to nie są, to one się nie zapinają, to jest zamek, ale guziczki są dla ozdoby. No i mamy halkę z kołem, bo ta spódnica akurat ma taki bardzo kolisty krój. To jest suknia trochę taka może w stylu połowy XIX wieku. No i kochani, tutaj stylówka do tej sukni jest taka pastelowa, bo ona jest bardzo, ona jest śnieżno-biała i w związku z tym dobrałam troszeczkę koloru. Wiecie co, ja nie lubię aż tak dużo śnieżnej bieli, więc to jest taki moja propozycja. Do tego taki paseczek sobie dobrałam z różami pastelowymi, bo troszeczkę mam luzów w tym gorsecie, za duży jest na mnie, po prostu on jest o rozmiar za duży. No i właśnie dlatego związałam się jeszcze w pasie takim pastelowym, różanym paskiem. Kwiaty też w podobnych barwach we włosach i tutaj w niektórych zdjęciach trzymam też kwiat różowy, który nawiązuje do tej stylówki. Oczywiście, że normalnie byłby to bukiet ślubny, ale tutaj widzicie, to są takie zdjęcia poglądowe.
No i zobaczcie tutaj szczegóły tej sukni, pokażę Wam zbliżenia tych zdjęć, które faktycznie zrobione są z bliska. Starałam się tutaj dla Was w różnych pozach pokazać tą suknię i w pozie takiej, gdzie kucam, i w pozie, gdzie stoję. I, no i tutaj zobaczcie, Ania się tutaj wyżywała artystycznie w tych wszystkich zdjęciach i stylizacjach właśnie ogrodowych. Taki krój sukni jest bardzo uniwersalny i w zasadzie wszystkim jest dobrze w takiej, każdej sylwetce jest dobrze w takiej sukni. To jest niby princeska, ale ona ma dość prostą tą spódnicę, to nie jest taka pufa ogromna, niby na kole, ale ona jest taka lekko spływająca z bioder, nie poszerza w żaden sposób. No i gorset, wiadomo, świetnie kształtuje sylwetkę, także jeżeli sobie chcecie właśnie, żeby wszelkie fałdki, wszystko tutaj zostało wygładzone, pięknie wyprofilowane i wyglądać, jakby się miało talię osy, to właśnie idealny jest suknia z gorsetem takim kształtującym, tak jak tutaj, bardzo, bardzo pięknie to wygląda wtedy i nawet jeśli ktoś ma odrobinę za dużo kilogramów, to wszystko zostanie zaretuszowane. Także naprawdę taki typ sukni jest najodpowiedniejszy dla osób, które chcą coś tam sobie ukryć jeszcze, jakiś nadmiar. Mam nadzieję, że się Wam podoba ta suknia. Jestem bardzo ciekawa, która z tych trzech sukni w ogóle najbardziej się Wam podoba. Styl. Jestem też ciekawa, w której ja się Wam najbardziej podobam. Napiszę Wam w komentarzach, bo nie chcę psuć zabawy na razie. I zaskoczyło mnie to, powiem Wam, bardzo mnie to zaskoczyło, co... No, zobaczymy, czy się to się zgodzi z tym, co Wy napiszecie. Kochani, druga suknia to jest suknia, którą kupiłam za 5 zł, naprawdę, i to jest taka szantungo-satyna, nie wiem, jak to nazwać. Oczywiście, że to są raczej wszystko materiały sztuczne, i ona jest cała jakby, ale też z takim usztywnianym gorsetem. I na tym gorsecie są w dodatku takie hafty srebrne. Jest naprawdę dosyć ciekawa suknia, powiem Wam. Hafty srebrne i są przyczepione sztuczne róże, takie kwiaty. Bardzo fajnie to wygląda. Nie wiem, czy ja bym sobie kupiła sama suknię z kwiatami, gdyby to miała być suknia na mój ślub, ale do tej sukni to pasuje i ona jest cała taka drapowana. Tutaj powiedziałam, że to jest taki koniec XIX wieku, początek XX wieku styl. Ta suknia się mi bardzo skojarzyła mocno właśnie z obrazami impresjonistów, z Monetem, z Renoirem. Nawet zobaczcie tutaj, zrobiłyśmy w tej sukni stylówkę z tym kapeluszem, który mam tutaj. Specjalnie, żeby nawiązać stylistycznie w tej sesji do Moneta, do obrazów impresjonistów. I to nawet bardzo podobny obraz, pokażę Wam, który nawiązuje i jakby do kroju sukni, do charakteru. Zrobiłyśmy też stylizację z parasolką, także żeby było tak ciekawiej, żeby było bardziej malarsko. Wydaje mi się, że fajnie to wyszło i właśnie ta suknia idealnie pasuje swoim stylem. Mi się bardzo podoba krój tej sukni, jest bardzo ciekawy, to jest długi tren, ale właśnie te drapowania tworzą taką fajną strukturę, to tak wygląda inaczej po prostu. Według mnie to jest bardzo, bardzo urokliwe i powiem Wam, że ta suknia jest chyba najwygodniejsza z tych trzech opcji, chociaż nie, chyba jednak ta pierwsza jest najwygodniejsza, bo jest krótsza, można ją podpiąć, a no tą też by teoretycznie można podpiąć, ale ta już jest dłuższa i mimo, że jest bardzo lekka, bardzo wygodna w noszeniu, to jednak troszkę już się ciągnie za nami ta sukienka. No, za 5 zł i powiem Wam, że ta suknia grała też w moim przedstawieniu Królowa Śniegu w szkole, właśnie jako suknia Królowej Śniegu, z taką piękną też peleryną do tego. No i zobaczcie tutaj zdjęcia właśnie w takim klimacie malarskim, mi się mega podobają. Ciekawa jestem, co Wy o nich sądzicie. Kochani, ostatnia dzisiaj suknia to suknia, którą widzieliście we vlogu w holu zakupowym. Suknia paryska, która oryginalnie kosztowała w przeliczeniu ponad 15 tysięcy, a nawet teraz możecie ją kupić na stronie internetowej za jakieś, czekajcie, w przeliczeniu prawie 1000 euro, czyli no tak, za niecałe 4000. No i to jest ta przepiękna suknia ze złotą koronką na wierzchu, w kroju syren, zupełnie inny krój niż poprzednie suknie. No i powiem Wam, że niestety ona jest najmniej wygodna i w ogóle jak zastanawiacie się nad krojem syreny na swój ślub, to przemyślcie sukienkę na wesele też. To znaczy,
Ja chodząc w tej sukni, owszem, da się w tym chodzić. Jak najbardziej, można wytrzymać na ślubie, na początku ceremonii, ale ja bym się w tej sukni nie bawiła, naprawdę. I mierzyłam kiedyś wcześniej też chyba ze dwie suknie takie w kroju Syreny i no powiem wam, że naprawdę zastanówcie się, bo no nie da się w tym za bardzo wygodnie tańczyć, bawić. Jeżeli ta suknia ma co najmniej dotąd taki obcisły gorset i jest bardzo dobrze dopasowana, to naprawdę no nie będzie wam w tym wygodnie. Po prostu to krępuje ruchy, trzeba cały czas uważać, jak się siada, jak się stoi, bo będzie po prostu będzie się to źle układało i no jest to problematyczne. Powiem wam, że figura jest pięknie zaprezentowana, ale jest to dosyć niewygodne, po prostu. Czyli to jest taka galowa suknia, no ona mnie oczywiście zachwyciła i, no i jest przepiękna. Zobaczcie sobie na tych zdjęciach, to widać. Ale powiem wam, że no niestety przy takiej sukni, która jeszcze ma złotą koronkę, nawet te zdjęcia, które mają oddawać jej cały urok, one niestety nigdy nie będą wyglądać aż tak dobrze jak rzeczywistość. Uwierzcie mi, że ta suknia na żywo wygląda olśniewająco i jeszcze dużo, dużo bardziej olśniewająco niż nawet na tych pięknych zdjęciach. Także, no kochani, tutaj jakby nie jesteśmy w stanie oddać całkowicie jej uroku. No ale zobaczcie, stylizacja z upięciem oczywiście włosów, złoty kwiat we włosach. No i tutaj możecie zobaczyć w różnych momentach, w różnych ujęciach tą sukienkę. No na pewno prezentuje się bardzo, bardzo elegancko. Czułam się w niej jak milionerka. To faktycznie jest coś takiego mega, mega galowego. No i moi drodzy, właściwie jak chodzi o te suknie, o stylizację z tymi sukniami, to tyle. Powiem wam, że się świetnie bawiłam, chociaż był bardzo duży upał, ogromne nasłonecznienie, także niektóre zdjęcia mogą być minimalnie prześwietlone. I no naprawdę było bardzo gorąco, więc docencie poświęcenie moje w tych bardzo ciężkich i długich kreacjach w taki upał. Ale bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie się bawiłam przy tym i no i super, uważam, że super sesja i mam nadzieję, że się wam podobał ten program. Także piszcie koniecznie, co uważacie. Następny program będzie holem lumpeksowym oraz program o moim stylu. Oczywiście podtrzymuję jak najbardziej, że będą programy z wyzwaniem, z dwoma youtuberkami. Są wakacje, więc teraz mam troszkę więcej czasu, na pewno troszkę programów nadgonię i zobaczycie już niedługo te właśnie filmiki. Do zobaczenia, kochani. Żegnam się z wami. Cześć!